Yo, ludziska! Fajnie was widzieć na moim kanale Mr. Sasha. Na razie was tutaj będzie malutko, aczkolwiek to tylko kwestia czasu, no co nie? W ogóle ten filmik to jest bardzo ważny moment dla mnie, tak jak to jest wspólny wyjazd, rodzinny wyjazd do Teneryfy. Pierwszy raz w życiu, gdzieś my tak wyjeżdżamy razem, ogólnie pierwszy raz w życiu udało mi się spełnić bardzo ważne marzenie, to zabrać rodziców, tak nazwy to, w ciepłe kraje. I akurat to się okazała Teneryfa. Moi rodzice pierwszy raz w życiu zobaczyli palmę, pierwszy raz w życiu zobaczyli i przeżyli kawałek lata w zimę, no to właśnie jest grudzień miesiąc. I naprawdę jestem z siebie dumny, że to mi się udało. Zaliczyłem jedną z najbardziej ważnych rzeczy w moim życiu, bo chciałem chociażby raz dać rady zabrać rodziców, właśnie pokazać im, jak świat jest piękny, a nie polegający tylko na ciężkiej pracy i życia w czterech ścianach. Jak ciężką drogę musiałem przejść, żeby być w tym momencie, w którym teraz, żeby w końcu mi się udało spełnić te marzenie. To nie było łatwo, powiem wam, ale nikomu nie jest łatwo. Po prostu trzeba sobie radzić i próbować. A to jest fajny moment, fajna pamiątka, którą jak oglądamy teraz razem, uśmiech mamy na twarzy i tak naprawdę tego już nam nikt nie zabierze. Mam nadzieję, że takich momentów będzie jak najwięcej. Także lecimy! Czyli tak, surprise, który mówiłem, który zrobiłem dla swoich rodziców i również dla Julii. Właśnie to Julia, która leci z nami na Teneryfę. Także będziemy mieli taki prawdziwy rodzinny wypad. Jeszcze jest wyjątkowy taki dzień, że dzisiaj Julia ma też urodziny. Tak naprawdę opublikowałem ten filmik jeszcze 2 miesiące temu, tylko YouTube długo dodawał. Że wszyscy teraz się wszystko krzyczymy 100 lat. Dawajcie, raz, dwa, trzy. Julka, tylo, pa, jaka dziewczyna. A gdzie ty lecisz urodziny świętować? Czy to ty się wybierasz bez ziemi? Czekaj, nie dotykaj, ja weźmę. Mama jest tatem w szoku. W szoku, bo się okazuje, że Julia też leci z nami na Teneryfę. Co, jesteście w szoku? Mając 8 godzin na przesiadkę, korzystając z okazji, zwiedziliśmy też Walencję. Przepiękne miasto, smaczna pizza, dobre winko. Także na pewno raz jeszcze tam wrócimy, chociażby po mandarynki. Mama, co tam napakowałaś do plecaka? I tata. Mandaryny. Zobacz. Mama tylko chodzi i zbiera, mówi, w Biedronce tyle kosztują, a tutaj za darmo. No i oczywiście nie mogło być wszystko tak perfekcyjnie, idealnie, jak to zostało zaplanowane. Przez Booking został wynajęty apartament, zajebisty apartament, o nim troszeczkę później. Zarezerwowałem samochód przez Booking również. Właśnie kosztował on coś około 600 lub tam 700 zł z dodatkowym ubezpieczeniem. Taka cena była na Bookingu. Wszystko jest opłacone, wszystko nas niby czeka. Przyjedziemy na Teneryfę, na lotnisku, od razu jedziemy do tej firmy. Właśnie to w tej firmie wynajmowaliśmy samochód. No i na miejscu jest już prawie 12 nocy, się okazuje, że są dodatkowe opłaty, które stawią nas po prostu w takim trochę niewygodnej sytuacji, bo się okazuje, że te ubezpieczenia, które mamy wykupione, które Booking zaoferował, że niby tam i tak jest wszystko spoko, nie do końca jakby będzie działało tak jak trzeba i jeżeli cokolwiek z autem się stanie, czy ktoś tam go porysuje, czy coś będzie z kółkiem, czy nie wiem, z lusterkiem, no to my ponosimy za to ogromne koszty. No już nas jak tak jakby straszą. Myślimy, kurde, no i w sumie my jeszcze wiemy, że no wiecie, nie możemy na nic liczyć. Nawet nie wiesz, czy to przypadkiem nie jest tak, że ty wynajmujesz auto, a potem tobie ktoś go po prostu z pracowników, nie wiem, za 2 dni porysuje i w taki sposób zarabiają na turystach. Nie wiem, już jesteśmy troszeczkę zastraszeni. No myślimy, kurde, no czyli na miejscu okazuje się, że trzeba coś zapłacić. No się okazuje, że można zapłacić coś tam około 500 euro i wtedy nic cię już nie martwi. 500 euro, ty myślisz, no dobra, no
planuje wyjazd rodziny, czyli już trochę idzie hajsu. I plus teraz się okazuje, że jak liczyłeś na samochód jakiś tam za 600-700 zł, no to nagle koszt tego samochodu tam czy 4 czy 5 dni będzie wynosiło tobie tam 2600, czy tam nie wiem, już w sumie prawie 3 kafli. Jednak taka, wiecie, w głowie troszeczkę wielka różnica. No bo nie wiem, za tą kwotę to może bym szukał inne firmy, może bym inny samochód bym wybrał, może jakiś kabriolet bym wybrał. No nieważne, chodzi o to, że według katalogu wybierałem samochód, który kosztuje 500-600 zł za 4-5 dni. Myślę, kurde, spoko cena, po normalne ceny. Ale no się okazuje, że nie, już prawie 3 kafle samochód mi wychodzi. I oni mówią, albo że nie wykupujemy tego ubezpieczenia, które tam dopłacamy właśnie 500 euro, ale musimy dać 500 euro za stał, czyli tak naprawdę znów taką tą samą kwotę i nam ją oddadzą, jeżeli nic nie będzie z autem. Tylko mówią, że no jednak bardzo często jest taka sytuacja, że może z autem coś się stanie jednak. Bo tam wiecie, drogi wąskie, tak tam mówią, że jak będzie jechać na wioskę Maska, tam bardzo wąskie drogi, tam niebezpiecznie i zawsze coś może się stać, może się z górki zjechać. No wiecie, całe życie jeździ, bardzo rzadko kiedy miałbym jakiś wypadek z samochodem, a tutaj w 5 dni musi coś się stać. No i ty już tak myślisz, kurde, no za 5 dni, tak jakby, no na pewno ktoś tobie może przerysować na parkingu, nie wiesz jak po prostu działa społeczeństwo na Teneryfie, pierwszy raz jesteśmy na Teneryfie. No i myślimy, kurde, i jak coś będzie, no to tracimy całą kaucję. Nie chodzi o to, że kurde, lusterko za 50 euro coś tam naprawić. Tracimy całą kaucję. No to wychodziło, wyszło na to, że opłaciło się po prostu kupić święty spokój za 500 euro, czyli dodatkowe ubezpieczenie, co się okazuje właśnie z dodatkowymi kosztami, że po prostu nagle ten wyjazd, który był zaplanowany, nagle jest tam na 2,5 kafli droższy. Ale mniejsza o to, bo ogólnie jesteśmy mega zadowoleni, że mieliśmy samochód swój prywatny, bo tak naprawdę wygoda w podróżach, mając swój samochód, jedziesz gdzie chcesz, zatrzymujesz się gdzie chcesz, wracasz kiedy chcesz, nie wiesz co ubrać, co ze sobą wziąć, po prostu wszystko rzucasz do bagażnika, ewentualnie po prostu będziesz musiał wrócić tylko do parkingu i wziąć rzeczy niezbędne, a nie autobusem do domu, bo nie chcesz za dużo siatek sobie nieść. Naprawdę jakby doceniłem to, że to jest jeden już z takich ważnych warunków posiadania, jak gdzieś sobie wyjedziesz tak sobie właśnie na tydzień, żeby jak najwięcej pozwiedzać w swój sposób, według twoich zachcianek, no to samochód jest niezbędny. A tak jak to rodziny wypadł, no to tym bardziej, żeby wiecie. Rodzice mają wygodnie, bo ja to tam mogę i z namiotem na plecach 42 dni włazić dookoła Europy. Także ogólnie jestem jakby, wszystko jest super, nic się nie stało, bo drogi na Teneryfie są zajebiste, autostrady zajebiste. No ale samochód taka po prostu niespodzianka, że trzeba na to się liczyć i jakby zwracać uwagę, czy każda firma tak oferuje, czy to po prostu ta firma tak stawi swojego klienta w niewygodnej sytuacji, bo tak naprawdę jak jesteśmy o 12 nocy, to już dużo się nie zastanawiasz, czy to już pojechać autobusem, bo nie wiesz gdzie, jak, co, a jutro zastanowić się na spokojnie, czy chcesz ten samochód, czy inny poszukać. Także po prostu trochę bez wyjścia zostajesz, no ale już kit z tym. Także zwracacie na to uwagę. Jak działają wypożyczalnie samochodów w krajach, do których jedziecie odpoczywać. Zostawiłem tą informację tylko dla najbardziej wytrwałych. Także ludziska, like za wami, sub za wami. No i jeżeli w czwartek nie wleci kolejny odcinek, śmiało możecie pisać w komentarzach, że jestem debil. Yo!